Fotowoltaika i turbiny wiatrowe to fajne rozwiązania, o ile nie ma zjawiska dunkelflotte. Niestety, nie zawsze świeci lub wieje. Transformacja energetyczna w kierunku OZE będzie wymagała instalowania magazynów energii. Czy magazynowanie energii jest więc kluczem w obecnym trendzie, w którym zmierza energetyka? Sieci energetyczne nie są przystosowane do obciążeń tak dużych, jakie już są generowane przez oddawanie energii z fotowoltaiki. Zaskutkowało to m.in. zmianą w systemie rozliczeniowym, mniej korzystnym dla prosumentów. Innymi słowy, nie opłaca się teraz przesyłać energii tak, jak opłacało się to na starych zasadach. W nagłówkach pojawiają się pytania, nie czy, tylko jak magazynowanie energii zrewolucjonizuje rynek OZE. Magazyny energii, ich rodzaje i forma to temat rzeka, od kontrowersyjnych baterii litowo-jonowych po wodór. Natomiast niewiele mówi się o siarce. Chemia redox oparta na siarce do elektrochemicznego magazynowania energii może być rozwiązaniem przełomowym. Baterie sodowo-siarkowe nie są nowym wynalazkiem, jednak do tej pory nie były wystarczającą alternatywą dla akumulatorów litowo-jonowych. Powodem była mała pojemność i krótka żywotność. Obecne badania mają na celu wydłużenie żywotności. Technologia może również okazać się bardziej dostępną i tańszą ze względu na szeroki dostęp materiałów. Kolejnym argumentem może okazać się brak kontrowersji, które krążą wokół baterii litowo-jonowych, prawa człowieka związane z wydobyciem np. kobaltu oraz niską, ogólnie ograniczoną dostępność surowców. Termiczne magazyny energii w pierwszej kolejności wykorzystują ciepło jako nośnik energii. W kolejnym etapie ciepło wykorzystują do wytworzenia energii elektrycznej. Ten system można też odwrócić, wykorzystać energię do chłodzenia. Następnie zimną substancję do wytworzenia energii elektrycznej. Zasada działania w obu przypadkach jest taka sama. Wykorzystuje się różnicę temperatur. W termicznych magazynach energii można wykorzystać stopione sole. Porównując je z akumulatorami, są one stosunkowo tanie i proste. Niektóre szacunki wskazują, że magazynowanie energii w postaci stopionej soli może być 30 razy tańsze niż magazynowanie energii w bateriach litowo-jonowych. Takie magazyny mają osiągnąć znacznie powyżej 90% sprawności. Największym problemem jest ucieczka ciepła. Im dłużej chcemy przechować energię, tym więcej jej ucieknie. Odnotujemy większe straty energii. Stopione sole są dobre na kilka godzin, maksymalnie tydzień. Będą one raczej rozwiązaniem codziennego problemu z wahaniem dostarczania energii. Takie rozwiązanie może być pomocne w przypadku stabilizacji dzień-noc. Nie będą raczej rozwiązaniem problemu z wydłużonymi fazami braku lub słabego nasłonecznienia czy wiatru. Nie będą rozwiązaniem dla zjawiska dunkelflotte. Takie zjawisko, gdy nie wieje i nie świeci, może trwać nawet 2 tygodnie. Ale gdyby opóźnić ucieczkę ciepła, wydłużyć jej drogę, zrobić takiego chomika w kołowrotku, to może dałoby się spowolnić ucieczkę. Takie magazyny nazywają się termochemicznymi. Zasada działania polega na dodaniu pętli chemicznej do magazynu ciepła. Takie magazyny istnieją od jakiegoś czasu, jednak przełom polega na wykonaniu stabilnego związku siarki. Wówczas magazynowanie energii może trwać praktycznie przez nieograniczony czas. W tym rozwiązaniu wykorzystuje się ciepło, z pomocą ciepła zachodzi reakcja chemiczna. Produkty reakcji są przechowywane, a gdy zachodzi potrzeba skorzystania z energii, wykorzystuje się produkty reakcji do wytworzenia ciepła. W takiej pętli odzyskuje się energię w dowolnym możliwym momencie. W celu przeprowadzenia reakcji potrzebny jest kwas siarkowy. Ciepło potrzebne jest, aby oddzielić siarkę i wodę. Po wyodrębnieniu siarki można ją później spalić. Czym różni się magazynowanie energii w wodorze, a w siarce? Siarka jest proszkiem, wodór jest gazem. Proszek jest łatwiej magazynować i ewentualnie dozować. Siarkę jest łatwiej obsługiwać. Jednakże produkty reakcji mogą być wysoce toksyczne i silnie żrące, czy powodujące korozję. A propos produktów z reakcji, to tak samo jak z zapachem basenu. Zapach, który jest na basenie, to nie jest zapach chloru. Zapach powodują chloraminy. Powstają w połączeniu w wyniku chlorowanych środków dezynfekujących oraz potu kosmetyków.
i moczu. Chloraminy są niebezpieczne dla człowieka i powodują podrażnienia. Wracając do magazynowania energii. Proces przetwarzania energii słonecznej w wodór ma bardzo niską wydajność, około 15-20%. Przetwarzanie energii słonecznej i magazynowanie jej za pomocą siarki ma być procesem bardziej efektywnym. Niektóre szacunki wskazują na wydajność rzędu 26%. Niestety ta technologia nie jest jeszcze szeroko zbadana, stąd technologia magazynowania energii w siarce może okazać się mniej obiecująca. Teraz minusy, bo zrobiło się zbyt kolorowo. Magazyn siarkowy na tę chwilę nie posłuży powszechnie dla przeciętnej elektrowni słonecznej lub wiatrowej. Magazynowanie energii w wodorze zazwyczaj polega na wykorzystaniu skoncentrowanego światła słonecznego. Polega na skupieniu promieni w jednym miejscu. Odbywa się to przy pomocy luster. Skupione światło, raczej energia słoneczna w jednym miejscu powoduje silne uderzenie gorąca. Ekstremalne ciepło powoduje uruchomienie cyklu siarki. Czy rozwiązania przy pomocy elektrochemicznego magazynowania energii z wykorzystaniem cyklu siarki jest możliwe? Ależ oczywiście. Czy może być tańsze? Ależ oczywiście. To co zatem powoduje, że nie do końca możemy być hura optymistyczni za tym rozwiązaniem? To, czego potrzebujemy, to magazynów energii do obecnych systemów, a magazynowanie energii w cudzysłowie w siarce może być trudne do wykorzystania przy obecnych systemach OZE. Po prostu ten magazyn energii na tę chwilę potrzebuje innego systemu przetwarzania energii niż fotowoltaika i turbiny wiatrowe. Potrzebny jest system skupiania energii w jednym miejscu, przez co uzyskamy super wysokie temperatury. Temperatury nawet wyższe niż takie, jak panują na przykład na rusztach w spalarniach odpadów. Mówimy tutaj o rzędzie wielkości około 1000 stopni Celsjusza. Dla porównania w kominku jest około 350 do 600 max stopni Celsjusza. Powiedzmy, że palnik gazowy jest w stanie tyle osiągnąć, ale też nie każdy. Zapalniczka żarowa czy też mini palnik gazowy może tyle osiągnąć. O innych kolejnych pomysłach na magazynowanie energii możemy czytać w Timesie. Energia z fotowoltaiki w dzień jest wykorzystywana do sprężania dwutlenku węgla w ciecz. W nocy ciekły dwutlenek węgla jest ekspandowany z powrotem na gaz. Gaz napędza turbinę i wytwarza energię elektryczną. Jest ona wysyłana z powrotem do sieci. Energia w postaci sprężonego dwutlenku węgla trzymana jest w ogromnym balonie. Wiele firm i naukowców na całym świecie opracowuje różne metody i sposoby na magazynowanie energii. Sprężony dwutlenek węgla, odrdzewiające żelazo, wieże grzewcze wypełnione piaskiem o temperaturze mogącej stopić aluminium. Nie pomaluję! To aluminium! To kolejne, a jakże przełomowe i głośne technologie, które mogą zrewolucjonizować rynek. Która będzie czarnym koniem w tym wyścigu? Przekonamy się z czasem. Siarka mogłaby być obiecującą technologią, jednak obecnie zainstalowane elektrownie nie wydają się jej sprzyjać. Może w przyszłości będziemy instalować elektrownie pod magazyny energii, a nie dostosowywać magazyn pod instalację. Pewnie wielu z Was czasem pomyślało, że urodziło się w złych czasach, że nie pasują do tej epoki. Z siarką tak może właśnie być. Może też w ogóle nie wpasować się w transformację energetyczną, pomimo tego, że będzie bardziej efektywna, bardziej dostępna i tańsza niż konkurencja. Magazyny energii mają różne wady i zalety. Sprawność, trwałość, dostępność materiałów, efektywność, wielkość, niebezpieczeństwo itd. Najważniejsza w tym wszystkim jest stabilność energii. Poszukiwana jest ona we wszystkich rodzajach rozwiązań. Kolejną rzeczą, na którą niestety nie trafiłam, a której raczej nie bada się w pierwszej kolejności, jest zapach. Wiemy doskonale, jakie są opory i argumenty przeciwko biogazowniom przy miejscach zamieszkałych. Smrodek, który może się unosić w powietrzu, jest opisywany jako charakterystyczny, nieprzyjemny zapach zgnilizny albo jako zgniłe jaja. Z tym, że różnicą w przypadku biogazowni jest potrzeba dowozu materiałów sadu, a przetwarzanie siarki mogło odbywać by się w bardziej, nazwijmy to, szczelnych warunkach. W 2022 roku globalnie oddano rekordowe 16 GW energii z magazynów energii. Prognozuje się, że średnioroczne tempo wzrostu może przekraczać aż 20%. Rynek magazynów energii ma rosnąć w dynamicznym tempie. Skumulowany wzrost rynku magazynów energii do 2030 roku ma wynieść 508 GW.
co ma odpowiadać prawie 1500 GWh. Prawie wszystkie wielkoskalowe magazyny energii na świecie to elektrownie szczytowo-pompowe. Całkowita ich moc przekracza 100 GW. Dla porównania całkowita moc wszystkich pozostałych magazynów energii nie przekracza 1 GW. Czy Polska wykorzystuje ich potencjał? W Polsce mamy prawie 2 GW zainstalowanej mocy w działających elektrowniach pompowo-szczytowych. Planowane jest zainstalowanie kolejnych 2,5 GW mocy. Inwestycje mają być zrealizowane przez Tauron, Orlen i PGE. W planach jest oddanie do użytku łącznie ponad 22 GW nowych mocy wytwórczych do 2036 roku. Najwięcej dotyczy bloków gazowych, bo prawie 10 GW, morskich farm wiatrowych oraz fotowoltaiki, bo ponad 5 GW. Jednocześnie z użytku ma zostać wycofanych około 20 GW, głównie bloków na węgiel kamienny i brunatny. Zwiększenie ilości OZE spotęguje oczywiście potrzebę zwiększenia ilości mocy w magazynach energii. Tak więc wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy mieli rozwój nowych technologii w zakresie magazynowania energii, bo potrzeba matką wynalazku, a zapotrzebowanie jest ogromne i ASAP na już. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm łapką w górę i subskrypcją pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji.